Halo, halo ludzie, hipiesi, hipsterzy i kosmici, mój to was KNUR Konesur. W poprzednim odcinku dowiedzieliśmy się już chyba wszystkiego, co się da dowiedzieć na temat marki R&B Distillers, także dzisiaj trzeba zacząć od ich, no powiedzmy w tej chwili sztandarowego produktu, czyli produktu, który zapoczątkował w ogóle markę, czyli whisky Tweeddale. Whisky Tweeddale w tej wersji najbardziej podstawowej nazywa się Grain of Truth i w wersji troszeczkę wędzonej nazywa się też Grain of Truth. Są różne inne Tweeddale, które mają 27 czy 28 lat. Niektóre z tych Tweeddali to są po prostu bardzo stare kambusy, które są rebrandowane, czy też jakiś tam bardzo krótki okres finiszowane w jakimś tam drewnie. Tutaj mamy natomiast leżakowanie w beczkach po Bourbonie i finiszowanie przez 9 miesięcy w beczkach po Oloroso Sherry. Co jest ciekawe na temat Tweeddale i w ogóle większości wypustów R&B, to to, że to nie są single malty, są to single grainy. I single grain w tym wypadku to jest 50% pszenicy w składzie i 50% słodu jęczmiennego w składzie. Jest na wszystkich tych whisky napisane, że to są whisky z Highlandów. Także jeżeli chodzi o whisky z Highlandów, znaczy zresztą wiadomo, mamy single i mamy grain. To są dwa osobne pojęcia, o czym mówiłem w filmie którymś na temat podstaw whisky. Single znaczy, że mamy alkohol z jednej destylarni. Grain znaczy, że mamy alkohol zbożowy, czy też wielozbożowy w tym wypadku. Także i ta pszenna whisky i ta słodowo-jęczmienna whisky musiała pochodzić z jednej destylarni. Destylarnie whisky, które robią w Highlandach takie rzeczy, nie ma zbyt wiele. Możemy na dobrą sprawę zamknąć to wszystko w grupie, która składa się z Loch Lomond, z Starlaw, z Invergordon i z Cameron Bridge. Teoretycznie powiedzmy, że można Loch Lomond i Starlaw odrzucić z tej stawki, ponieważ Invergordon i Cameron Bridge to są dwie destylarnie, które są dosyć znane z tego, że niezależnym bottlerom i niezależnym markom sprzedają bardzo dużo swojej whisky, bardzo dużo swoich beczek, więc stawiałbym na to, że prawdopodobnie z którejś z tych dwóch destylarni destylat znajdziemy właśnie w tym produkcie. Jest oczywiście dużo różnych innych destylarni whisky, które robią whisky zbożowe, aczkolwiek one znajdują się bardziej w Lowlandach, czy też bardziej w Midlandach, natomiast żeby stricte powiedzieć, że są to highlandowe whisky, to tego się o nich powiedzieć nie da. Więc mamy Tweeddale Grain of Truth, która składa się w połowie z jęczmienia, a w połowie ze słodu jęczmiennego, a w połowie z pszenicy. Mamy 46%, nie mamy filtracji na zimno, nie mamy dodanych barwników, co jest dosyć ciekawe. Mamy w Szkocji cenę na poziomie 44 funtów. W żadnym polskim sklepie, nawet online'owym, nie widziałem tej whisky. Jeżeli jest, to są te bardzo stare, w cenach też troszeczkę zaporowych. Także raczej to, co będzie się tutaj działo z najbliższymi kilkoma filmami, to są ciekawostki dla ciekawostek. Ale kto wie, może się okaże za jakiś czas, że te produkty jednak się też i pojawią gdzieś tam na polskim rynku. Także tak. Mamy leżakowanie w Bourbonie, w beczkach po Bourbonie, prawdopodobnie przez jakieś 5-6 lat, takie chodzą słuchy. I potem mamy oficjalnie powiedziane, że jest finiszowanie w beczkach po Oloroso Sherry, w beczkach Hogshead, czyli w tych małych beczkach, które mają 220-230 litrów. Sam ten produkt, czyli The Grain of Truth niewędzone, w 2019 roku na World Whiskies Awards dostaje srebro w swojej kategorii, na International Wine and Spirits Competition w 2019 roku dostaje medal brązowy, natomiast na Scottish Whisky Awards w 2019 roku dostaje wyróżnienie jako finalista w swojej kategorii. Kolor tej whisky jest dosyć jasny. Nie jest jakiś super słomkowy, natomiast nie jest też i w żaden sposób na tyle ciemny, jak większość takich sztandarowych whisky, które się na świecie sprzedaje. I to jest chyba tyle, co mogę na temat tego produktu powiedzieć, bez zagłębienia się w to, co mam w kieliszku. Na nosie mamy trochę czegoś, co mi się kojarzy z farbą naścienną. Po chwili wąchania wychodzą cytrusy, wychodzą jakieś pomarańcze, wychodzą jakieś różne inne owoce, kojarzące się trochę z blueskwiniami, kojarzące się trochę z ananasami nawet. Tego ananasa to tak powiedzmy tyci, ponieważ ananas jest bardzo mocnym aromatem. Ale to na dobrą sprawę na nosie tyle. Dużo różnych owoców. Czuć, że jest to whisky zbożowa. Gdzieś tam ta zbożowość jednak się wyrzuca naprzód, powiedzmy. Trochę słodyczy kojarzącej się z miodem, trochę wanilii, trochę takich rzeczy. Nie dzieje się tutaj jakoś specjalnie dużo, zresztą też i specjalnie dużo się nie spodziewam z single graina, który nie ma podanego wieku, ale zobaczymy, co tutaj się będzie działo na języku, także w slandzie. Tak jak mówiłem, 46% bez dodanych barwników, bez filtracji na zimno. Troszeczkę przytyka w samym przełyku, nie przytyka za bardzo w jamie ustnej. Dzieją się tutaj dosyć ciekawe rzeczy. Dzieje się bardzo dużo zboża. Wreszcie nawet taka kawa inka troszeczkę tutaj zaczyna wchodzić. Ale po chwili zaczyna się dziać dużo ciekawej owocowości. Mamy cytrusy, mamy pomarańcze, mamy trochę jakichś takich mlecznych cukierków. Na początku nie chciałem wierzyć za bardzo w to, że destylarnia mówi, że tutaj mamy mleko. Ale mamy takie coś, co kojarzy się trochę z Werther's Original, czyli z takim kremowo-mlecznym, trochę maślanym cukierkiem. Bardzo słodkim przy okazji też, takim mocno karmelowym. Mamy trochę wytrawności z gorzkiej czekolady, mamy trochę kakao, mamy dużo miodu. Ciągle bardzo dużo zboża, mamy trochę wanilii, mamy trochę tofi, karmelu, takich rzeczy. Słodycz zaczyna się dosyć szybko przekształcać w coś takiego bardziej wytrawnego. Ona gdzieś tutaj z tyłu ciągle jest, ale zaczyna się robić taka bardzo cierpka tekstura na języku. Taka wytrawna, taka właśnie gorzkawa, kojarząca się z gorzką czekoladą, kojarząca się z kakałem. Może nawet ta słodycz, która tutaj jest, oprócz miodu i oprócz takiego karmelu, który jest trochę podpalony, może się kojarzyć z rodzynkami, takimi mocno ususzonymi, bardzo wytrawnymi rodzynkami. Może się kojarzyć trochę ze śliwkami. Teraz po dłuższej chwili mówienia zaczyna powoli wychodzić jakaś korzenność, zaczyna wychodzić gałka muszkatołowa, trochę goździków, może jakaś minimalna ilość lukrecji. Także oprócz tego, że mamy trochę owocowej słodyczy, która bardzo szybko zaczyna się robić bardzo wytrawna, mamy tutaj coś, co mogłoby się kojarzyć trochę z takim popcornem z karmelem. Mamy taką właśnie zbożowość, trochę słodyczy i trochę takiej słodyczy, która zaczyna być troszeczkę bardziej opalona, trochę bardziej wytrawna, bardzo szybko w miarę ulatywania tych aromatów i w miarę przechodzenia tej whisky w finish. Także nie dzieje się tutaj jakoś super wiele, nie dzieje się jakaś niesamowicie zbalansowana i wysublimowana rzecz, ale jest to whisky wysoce pijalna i całkiem przyjemna. Jeżeli to pierwsze inicjacyjne, powiedzmy, uderzenie zboża was nie odrzuca i jeżeli nie odrzuca was to, że whisky jest przez chwilę słodka, a potem zaczyna się robić bardzo wytrawna, to nie jest to wcale zła opcja. Także zobaczymy, co będzie reprezentowała sobą whisky dymna, ale to już w kolejnym odcinku. Także to tyle, co miałem dla was na dzisiaj. Pozdrawiam, mówi do was KNUR Konesur.